Słuchajcie, to na pewno nie jest strefa komfortu. To tak na początek, żeby rozwiać wątpliwości. Jestem tutaj po to, żeby podzielić się z wami pewną ważną dla mnie historią. Dawno temu, jeszcze za czasów licealnych, marzyłam o tym, żeby zostać filmowcem. Konkretnie chciałam zostać takim dokumentalistą, który z pozycji obserwatora dokumentuje różnorodność ludzkiego życia. I to moje życie potoczyło się zupełnie innym torem, bo ze stażu przy organizacji jednego z festiwali filmowych trafiłam do własnej firmy z branży nowych technologii, firmy, która próbuje swoich sił na rynkach zagranicznych. I patrząc tak zupełnie z boku, można stwierdzić, że radzę sobie całkiem nieźle. I ja w sumie też tak uważam, aczkolwiek ten plan na życie zawodowe miałam zupełnie inny. O ile w ogóle można powiedzieć, że go miałam. Dzisiaj żyję bardzo intensywnie, ale nie chcę wam opowiadać dzisiaj o swojej pracy, bo ja chyba w sumie też tak nie za bardzo lubię o tym mówić na co dzień. I bardziej w życiu staram się otaczać ludźmi, z którymi nie muszę dyskutować i rozmawiać o wyzwaniach w pracy, o startupach, o technologiach. I o takim wychodzeniu ze swojej bańki chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć na przykładzie pewnego bardzo ważnego dla mnie spotkania i tego, co z niego wyniknęło dla mnie osobiście. Jakiś czas temu zaczęłam zgłębiać historię miejsca, w którym mieszkam. Jest to jedna z warszawskich kamienic przedwojennych. I tym sposobem trafiłam na panią profesor Annę Stańczykowską-Piotrowską, która ma dzisiaj 86 lat, jest osobą niepełnosprawną, porusza się na wózku i urodziła się w miejscu, które jest dzisiaj moim domem. Wywodzi się z takiej starej warszawskiej inteligencji. I opowiedzieli mi o niej moi sąsiedzi i któregoś dnia po prostu niewiele myśląc, chwyciłam za słuchawkę i poprosiłam ją o spotkanie. I przyznam się szczerze, że bardzo się przed tym spotkaniem denerwowałam. Pamiętam jak dzisiaj, jak zadzwoniła do mnie mama, żeby mi powiedzieć, sprzedać taką radę, że w razie czego, żeby mi koniecznie powiedziała, że mój dziadek walczył w armii Andersa i miał order virtuti militari. Więc stwierdziłam, że to będzie taka moja tajna broń, na wszelki wypadek. Na szczęście nie musiałam jej używać, bo okazało się, że pani Ania jest bardzo otwartą osobą i od spotkania pierwszego do kolejnych, od kawy od czasu do czasu kieliszka czerwonego wina zaczęłam poznawać jej historię. I ta historia do łatwych nie należy, bo pani Ania w wieku 7 lat podczas okupacji Warszawy zachorowała na bardzo ciężką chorobę, którą była gruźlica kości. I ze względu na to, że w tamtych czasach antybiotyki szły głównie do wojska, lekarze jako jedyną szansę uratowania jej życia, jako uratowanie jej życia stwierdzili, że jedyną szansą na to jest zagipsowanie jej od szyi po stopy. I ona 3 lata swojego życia, swojego dzieciństwa w tym gipsie przeleżała w nocy na plecach, w dzień na brzuchu. I ten sam gips paradoksalnie uratował jej życie po raz drugi w trakcie bombardowania Warszawy, kiedy to wraz z najbliższą rodziną ukrywała się w piwnicy swojego domu i podczas bombardowania, jako jedyna, ze względu na to, że leżała na wysokiej pryczy, przeżyła i straciła po prostu w jednej chwili całą swoją rodzinę. I tuż po wojnie, kiedy wróciła do swojego domu rodzinnego, żeby go odbudować, została wywłaszczona i przez kolejne lata swojego życia próbowała odzyskać, chociaż w części, swoje miejsce. I
I ona się, kurczę, słuchajcie, nigdy nie poddała. To jest coś niesamowitego, bo pomimo tych wszystkich tragicznych wydarzeń w swoim życiu, realizowała swoje marzenia i od zawsze kochała wodę. I to z wodą postanowiła związać swoją karierę zawodową. Dziś jest profesor zwyczajną, światowej sławy hydrobiolog, która specjalizuje się w przeciwdziałaniu ekspansji małży, która nazywa się racicznica zmienna. I ta małża osadza się na statkach chociażby, powodując ich zniszczenie. Pani Ania 3 lata mieszkała w Kanadzie, gdzie ratowała lokalną społeczność przed inwazją tej małży. Swoją miłość do morza przekuła również w pasję i pomimo tego, że jeździła przez całe życie na wózku, zaczęła pływać w rejsach. Jak zaczęła pływać w rejsach, zdobyła patent sternika. Jak zdobyła patent sternika, to zaczęła sama organizować rejsy po Morzu Północnym. I tą całą historią swoją, tym, co robiła w całym swoim życiu, w zasadzie robi do dzisiaj, pokazała samej sobie, a jak widać nie tylko samej sobie, że jeśli się czegoś po prostu bardzo pragnie, to można wszystko, bez względu na to, jakiego rodzaju bariery nam życie stwarza po drodze. I no właśnie, te spotkania z nią są dla mnie ważne z kilku względów. Pierwszy jest taki, że dzięki znajomości z nią ja się czuję osobiście dużo silniejsza na co dzień. Jako kobieta, jako przedsiębiorca, jako matka jest mi dużo, dużo łatwiej nabierać dystans do własnych problemów, które są oczywiście najważniejsze, ale zupełnie inaczej, zupełnie łatwiej, dużo łatwiej jest mi myśleć o tym, jak te problemy rozwiązać. A drugim takim nieoczekiwanym efektem tych naszych spotkań jest to, że dzięki niej ja również spełniam swoje marzenia z dzieciństwa. W zasadzie spełniłam i mówię o tym w czasie przeszłym, bo tak, kilka dni temu światło dzienne ujrzał projekt, który razem zrealizowałyśmy. Jest to film dokumentalny oparty o jej historię. Jest takim spotkaniem przeszłości z teraźniejszością. No właśnie, zrobiłam to. Dzięki pani Ani zrobiłam to, o czym zawsze marzyłam. Zrealizowałam swoje marzenie, a po drodze, robiąc ten projekt, przekonałam się o tym, że dużo ważniejsze jest dla mnie to, że ja tym projektem zrealizowałam również jedno z kolejnych jej marzeń, co jest w ogóle już takim dla mnie mega ważnym przeżyciem. I pani Ani się nie ma na tej scenie, ale będzie tego słuchać, jak pójdę do niej na kolejną kawę, więc wykorzystam tę okazję i chciałabym jej po prostu z całego serca podziękować za tę siłę i energię, której mi dostarcza na co dzień. I przy okazji, w zasadzie nie przy okazji, bo po to tutaj stoję, chciałabym wam życzyć, żebyście się w życiu otaczali ludźmi, którzy pchają was do przodu, którzy dają wam taką energię i siłę do realizacji własnych marzeń. Do tego wystarczy być po prostu otwartym na innych, na inność, na coś, co nie jest oczywiste. I życzę wam, żeby każdy z was w swoim życiu spotkał swoją panią Anię. Dziękuję. Joanna Drabędz, dziękujemy bardzo, gratulujemy. Dzięki, gratulacje. Proszę.